Częstochowa. Tutaj mieszka 39-letni urzędnik, ma dwie nastoletnie córki, Justynę i Iwonę. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytasz marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy... Wieczór następnego dnia. Kiedy Karolina była w pracy, Darek dzwonił do niej kilkakrotnie. Kobieta nie odebrała żadnego telefonu, bo jest już zmęczona jego natręctwem. Mam nadzieję, że to nie on. Już zaczynam się bać we własnym domu. Dobry wieczór. My po pole. Matko Boska. Karolinie od razu spodobał się kelner. Samotna kobieta od dawna szukała przyjaciela, a natrętny Dariusz nie był jej wymarzonym. Moim ideałem. Kolejny dzień. Wieczorem Dariusz wybrał się do kawiarni, żeby spotkać się z Tomaszem i zobaczyć, jakie intencje ma wobec Karoliny. Piwo poproszę. No. Piwo poproszę. No. Piwo poproszę. Piwo poproszę. Piwo poproszę. I pamiętaj, jeszcze raz tu przyjdź, to zobaczysz, jak się to skończy. Ja ci gnoju jeszcze pokażę. Jeszcze raz przyjdź, to zobaczysz, jak się to skończy. Nie pierniczaj stąd. Nie przyłaż tu, bo już nie wytrzymałeś. Co jest? Wypierniczaj. Co ty sobie myślisz? Ej, gościu, co jest w grobie? Zobaczysz, jak to skończy. Dobry wieczór. Co tu? Mamo, to jest jakiś wariat, rozumiesz? Jest. On mi rujnuje życie, łazi za mną. O, matko moja. Następny dzień. Dariusz zaprosił naszą ekipę. Karolina, zanim zwróci się o pomoc do prawnika, postanowiła jeszcze raz porozmawiać z Dariuszem i wyjaśnić mu, że między nimi nigdy niczego nie będzie. Dzień dobry, ja jestem dobry. Karolina. Mogłabym rozmawiać z pani synem? Dzień dobry, ja jestem Karolina. Mogłabym rozmawiać z pani synem? Kurwa, oczywiście, że tak. Ja mam do ciebie prośbę. Wyjdź za mnie. Nigdy w życiu. Kurwa. Miłością, moją jedyną miłością. Cześć, Karolina. Cześć, zwariował człowieku. Karolina. Zostaw mnie. Karolina posłuchała rady Tomasza i poszła do domu. Kiedy wróciła, była zdziwiona, że drzwi balkonowe były otwarte. Pomyślała, że jej córki zapomniały je zamknąć. Kiedy chciała napełnić wannę wodą, czekał na nią kolejny szok. Dobry wieczór. Różyczko, puścimy sobie muzyczkę. Dwa tygodnie później. Dziś przed sądem Karolina będzie się starała o zakaz zbliżania się do niej i jej rodziny dla Dariusza. Godzinę później zapadł wyrok, a Karolina Wolińska nie może się zbliżyć do 9-letniego Dariusza i jej bliskich na odległość... Karolina, posłuchaj mnie! Nie słyszałeś, co sąd powiedział? Nie słyszałeś, co sąd powiedział? Ty kobietę chcesz odebrać? Ja tą kobietę! Nie no, to co ja usłyszałem na tej rozprawie... To jest straszne, dopowiadali takie rzeczy o mnie. Karolina będzie jeszcze ze mną. Spokojnie, właśnie macie. Nie, ja muszę to opowiedzieć mojej mamusi.